Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu. Lecimy z szybkimi pytaniami od widzów. Z nami Artur Szpilka, wywiad, który był przed chwilą. Artur, gdybyś mógł cofnąć czas, to wybrałbyś boks czy MMA, a może inny sport? Pozdro z Opola, Artur. Nie zamieniłbym innego sportu jak boks. Boks to całe moje życie, stąd się wywodzę i chciałbym też pokazywać właśnie w MMA, choćby nawet zaznaczać tą moją przewagę właśnie w stójce z pięściami, z rękami. Wiesz, ja jeszcze nie jestem na tyle, nie mam jeszcze 45-50 lat, że mógłbym sobie wybierać, nie wiem co się wydarzy. Nie patrzę do przodu, nie patrzę w tył, tylko patrzę na tu i teraz i boks to jest przepiękna dyscyplina sportu. Ale wyobrażasz sobie to, to pytanie ode mnie już, wyobrażasz sobie to, bo jednak no, dotknąłeś tego topu, jeśli chodzi o boks, walczyłeś z najlepszymi na świecie, z nazwiskami, które są rozpoznawalne na całym świecie. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że też akurat w tej części profesjonalnej MMA w KSW to się wydarzy? Nie wiem, nie mówię, traktuję jako przygodę. Co przyniesie życie, zobaczymy. A step by step i na tym się skupiam. Na razie jest Denis i nie patrzę w ogóle tak jak kiedyś. Kiedyś pamiętam, naprawdę wam mówię, ja miałem kiedyś taką sytuację, że miałem podpisać kontrakt po walce z właśnie z Wilderem. Taki super, naprawdę nie chcę mówić z kim, ale na taki gruby kontrakt. Już gadane było, byliśmy w Miami na spotkaniu, to jeszcze mieliśmy jakoś tam, żeby ten z Wasilewskim rozwiązać kontrakt, wszystko to jeszcze było takie, ale taki gruby. Nie, gruby taki, gruba taka, wiesz. No i już myślał kogo do niedzieli, a widzisz, Adaś mnie, kurde, ja już liczyłem zera na koncie, nie? Tak jakby w ogóle. To chodziło o telewizję jakąś dużą? Nie, o grupę promotorską. Jaki ulubiony pięściarz wszechczasów? No, Jones Junior, zawsze go uwielbiałem, był fenomenem, przebił swoją epokę, jeśli chodzi o boksowanie. Każdy z tych pięściarzy starszych coś mi wnosił, ale Roy był takim wariatem. Tutaj pytanie troszeczkę humorystyczne. Czy myślisz z czasem, co powiedziałby Lennox Lewis, gdybyś nie odszedł i go posłuchał? Myślę, kurde, i właśnie to jest to, często jak go widzę w telewizji, w wywiadzie, sobie myślę, kurde, Lennox, coś ty najlepszego zrobił. Mówię, kurde. Jaki sport będzie uprawiany po MMA? Chodzi mi o sportową emeryturę. Czy będziesz zajmować dla zajęcia sobie czasu? Kiedyś chciałbym po prostu zrobić coś takiego, zrobić taki wielki kompleks sportowy przy połączeniu ludzi, którzy przede wszystkim mieliby na to pieniądze wyłożyć, ja tak samo, i zrobić coś takiego na jednej sali MMA, boks, taki kompleks sztuk walki i takie coś chciałbym się zajmować młodzieżą. To by było chyba to. Ty chyba złapałeś przez chwilę taką pasję do trenowania młodzieży. Bardziej nie, że pasję, tylko to był pomysł psychologa, żeby sobie wypełnić ten czas, kiedy miałem kontuzję, wszystko i fajnie mi to dawało, ale też mówię, kiedyś chciałbym właśnie te dzieciaki uczyć nie na ich błędach, tylko na swoich błędach, wiesz. Mieć tak, ja lubię rozmawiać z ludźmi, mam z nimi fajny kontakt, uważam, że też mnie rozumieją w jakimś sensie. I podoba mi się to, ale tak jak mówię, to jest daleko tam siężne plany. Co sądzisz o powrocie Andrzeja Wawrzyka? Zobaczymy, tak? To wiesz, ciężko powiedzieć. Na razie zaczął trenować i wszystko zobaczymy z czasem, bo to wiesz, sam powrót to jedno, a to wszystko, co się nie trenowało, to jest drugie, to jest boks. To jest, mówię, ciężki sport, tak? Jak zresztą każdy sporty walki, nie? Więc zobaczymy po pierwszej, drugiej walce, jak tą rdzę zrzuci. Tym bardziej, że on miał przerwę nie tylko od walk, tylko od treningów bardzo mocno. Mówię o tym przede wszystkim, bo to wiesz, tam od walk to żaden problem, jak robisz trening. On nie robił nic kompletnie, dlatego mówię, wtedy zobaczymy i będziemy mogli więcej powiedzieć. Byłbyś chętny na walkę z Zimnochem w MMA, czy emocje już opadły? Nie, no już dawno opadły. Opadły już, ja nie mam już w ogóle tam. Był taki pomysł, tego co pamiętam, na debiutancką moją walkę. Coś tam Martin mówił, no ale już nie doszło do tej walki, więc teraz nie ma co, no chyba, że Krzysiek stoczyłby jakąś walkę i potem, nie myślę w ogóle o tym. Zobaczysz, co życie pokaże i co zaproponują. W jednym z ostatnich wywiadów wspominałeś o Rybaku. Pamiętasz, jak na jednej z twoich walk pojawiła się ekipa Arki Gdynia? Myśleli wtedy, że będzie wspierała cię Wisła, a ty już chyba nie kibicowałeś. Tak, pamiętam. No to było właśnie na mecz z Tomkiem Adamkiem, a ja wtedy przecież z Wisłą się pokłóciłem. I najlepsze jest to, że ja poszedłem wtedy za kolegą z Krakowi, a teraz się dla mnie jest nikim, ale wtedy był i uważałem, że tak trzeba pójść. I przyszli jeszcze tak, no, dlatego ja mówię, ja pamiętam to sytuację. W ogóle siedziałem z takim chłopakiem też, co tam był, z małolatem, pozdrawiam go serdecznie. I to widzisz, takie życie jest
przewrotne, że wiesz, ja niby nie jeździłem, a w ogóle śmieszne to, bo ja oczywiście o Rybaku, no to mówię, to była dla mnie tak, w takim sensie kibicowskim to ikona tych właśnie, wiesz, on kurde, każdy chciał być jak on, nie, jak się oglądało te filmy, jeszcze nie było internetu, to wiesz, jakiś klatko, to kurde, oglądałeś, kurwa, wjeżdżamy w nich, tam go, tam, to ja mówię, ja piernicy, tak właśnie trzeba, nie, to było takie, ja się na tym wychowałem, ale tak jak mówię, to... Chuliganem było, chciałem zostać, ale tylko ja między tu, wiesz, ja nie jeździłem na tą Wisłę, bo oni się bili na noże, ja się biłem na pięści, ja nigdy sprzętu nie użyłem. No i to było dla mnie, ja pamiętam, jak kiedyś przyjechaliśmy, w ogóle taka ciekawostka, z Widzewem złapaliśmy się, w ogóle tak powstała nasza przyjaźń, z Widzewem złapaliśmy się na Sunrise'ie i ja mówię do nich, tam pobalowaliśmy trochę i potem ja mówię do nich, dobra, słuchajcie, to co, idziemy się napierdalać, to zrobimy sobie ustawkę 2x2 czy 3x3. A oni, dobra. No ja dzwonię do nich, do tych, znaczy tam koleżka, bo już świętej pamięci już nie żyje, zginął w ogóle na swoim kawalerskim. Dzwoni tam do tych Wisły, że mamy ustawkę z Widzewem 3x3, nie? A oni, co was, kurwa, pojebało? Wisła się nie bije na pięści, my się bijemy na... Ja mówię, kurwa, dobra, przyszliśmy tam do nich, słuchajcie, no nie bijemy się, bo kurwa, coś tam. Dla mnie to jest chore. Pojęcie, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to ja mówię, stary, powiedz, stary, gdzieś ty był, nie? No to jest chore, to jest chore. W internecie jesteś bardzo często hejtowany. Miałeś kiedyś taką akcję, że na ulicy ktoś podszedł do ciebie, zaczepił? Stary. Zawsze zaczekałem, żeby robić zdjęcia. Najlepsze jest to, że niektórzy ci, co podobno hejtowali, bo mówią, ty, ten stawił z tobą zdjęcia, a on cały czas cię hejtuje, a przecież ja nie patrzę, nie wchodzę, kto tam ten, bo ja staram się nie ten... No to jest właśnie, mówię, życie, a internet, a życie, tak? To jest prawda, ja często się z tym spotykam, nawet widzę kogoś, kogo hejtują mocno w internecie, a spotykam go gdzieś przed jakąś galą i ludzie generalnie robią tylko z nim zdjęcia. No tak, ale ja już, wiesz co, ja już też na to nie patrzę, stary, ja się naprawdę odciąłem od tego wszystkiego i staram się tylko i wyłącznie patrzeć na to, co jest tu i teraz. Wrzosek czy Serrara? Kurde, stary, mega czekam na tą walkę, nie chciałbym typować tej walki, ponieważ jest dla mnie zagadką, jak to się potoczy w MMA, bo to jest, wiesz, jeden i drugi są kotami. Czy są dogadani na stójkę? No, ja nie wiem, ale jedno, czy są dogadani, czy nie, to jeden i drugi są kotami. Ja pamiętam, sparowałem i z jednym, i z drugim w boksie. Z jednym miałem przyjemność, znaczy nie nazwałbym tego przyjemnością, ale miałem okazję sparować na ręce i nogi z Tomkiem Sarrą, to pamiętam, jak mnie kopnął, kurwa, to było bardzo, bardzo dawno temu, ale podejrzewam, teraz to byłoby tak samo, więc wiem, że to są skurczybyki, w ogóle Tomka noga, jak ją dotykasz, zresztą Arek tak samo, Arek jest teraz, nie ma, to jest wariat, to jest wariat, no jakbyś walił młotem, nie, także no... Jeżeli mamy sobie jako kibice oczekiwać lepszej walki, to na dzień dzisiejszy Cujkowiczów nie ma. Jest to petarda walka, nie mogę się jej doczekać. Dobra, ostatnie dwa pytanka, bo widzę, że się śpieszysz. Najbardziej krwawy sparing? Najbardziej krwawy sparing. Kurczę, wiesz co, nie pamiętam. Sparingi zawsze były takie, kurcze. A gdzie się ciężej trenowało, na przykład w Polsce, czy jak wyjechałeś do Stanów? Nie, w Polsce były cięższe sparingi, akurat pamiętam, bo już nie pamiętam nawet z kim, ale były takie ciężkie dość sparingi z ciężkimi wagami, no były, ale już nie pamiętam z tego. Miałem zapytać, czy z Włodarczykiem był jakiś ciężki sparing. Nie było z nim, była tak technika taka. Według Fortuny Denis jest faworytem przed walką z tobą. Przesada, jak się odniesiesz? Mam to w nosie. I tyle. Mam to w nosie. Słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie.